Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Po derbowych emocjach wracamy do ligowej rywalizacji. Jedziemy do Bielska. Czas na szpil. Wynik meczu z Górnikiem wywołał uczucie niedosytu, bo niebiescy potrafili grać z ekstraklasowiczem jak równy z równym. Z pewnością było to dla naszego zespołu bardzo cenne doświadczenie, które, miejmy nadzieję, zaprocentuje w ligowej rywalizacji. Ja myślę, że chłopcy sami gdzieś tam muszą pewne rzeczy zweryfikować i to spotkanie pucharowe, mam nadzieję, że tylko nam przyniesie korzyści, że to my wyciągniemy wnioski, to my widzimy, gdzie jeszcze są rzeczy do poprawy i jeśli to w tym kierunku pójdzie, no to tylko się trzeba cieszyć. Myśmy nawet pod kątem może nie tyle organizacji gry, ale takiej jakości momentami, której nam brakowało, być może szybsze podejmowanie decyzji. To były te elementy, które zawiodły, no i to jest też dla każdego z zawodników gdzieś tam w głowie sobie powinien przewartościować pewne rzeczy i po prostu, tak jak mówimy, wyciągnąć wnioski z tego spotkania. No na pewno nie jesteśmy zadowoleni z wyniku, bo chcieliśmy wygrać ten mecz. Tak jak mówię, nie mamy czasu gdzieś, żeby rozmyślać na temat tego meczu. Wiadomo, chcieliśmy wygrać, nie udało się, to jest piłka nożna. No ale w niedzielę, tak jak mówię, no mamy szansę wygrać mecz bardzo ważny ligowy, zdobyć te 3 punkty, które nam się przydadzą w tabeli no i o tym będziemy myśleć i wszystko zrobimy, żeby tak było. Oczywiście gdzieś tam ten Górnik, gdzieś tam może nawet sens powiek niektórym spędzał, ale no już to mamy za sobą, odpadliśmy z pucharu, chcieliśmy grać do końca w tym pucharze, walczyć o swoje, no troszeczkę tutaj nam zabrakło, odpadliśmy, także trzeba, tak jak zawsze mówimy sobie, z pokorą podchodzić do następnych zadań i przede wszystkim z wiarą w swoje umiejętności. Wiemy, że ta liga nie jest łatwa i tu do końca nie możemy sobie gdzieś tam dodawać punktów przed meczem. Niebiescy wyjdą na mecz pod Beskidziem zaledwie 62 godziny od ostatniego gwizdka derbowego spotkania z Górnikiem. Dla porównania bielszczanie mają aż 2 dni więcej na odpoczynek, bo swój pucharowy mecz rozgrywali we wtorek. Czasu na regenerację jest bardzo mało, stąd też specyficzne przygotowania do wizyty w Bielsku. Dzisiaj tylko od nowa, już wcześniej zaplanowaliśmy. Właśnie taki typ aktywności. Chłopcy w tej chwili korzystają z wszelkiego rodzaju zasobów, które tutaj na Stadionie Śląskim mamy do dyspozycji. Do meczu w Bielsku pozostało tylko 62 godziny, biorąc pod uwagę moment, w którym skończyliśmy wczoraj mecz pucharowy z Górnikiem. To jest bardzo mało czasu, zwłaszcza dla tych chłopaków, którzy grali cały mecz i prawdopodobnie wybiegną na potyczkę z Podbeskidziem. Dlatego dzisiaj pełna regeneracja. Jutro tylko rozruch przedmeczowy. No nie ma czasu, żeby trenować normalnie. Zresztą mieliśmy już taką sytuację po meczu w Rzeszowie, kiedy graliśmy z Łęczną w podobnych warunkach i jak tam ten mecz pokazał, jakby z mojego punktu widzenia i z punktu widzenia odczytów GPS-ów, to faktycznie ma to znaczenie niebagatelne. I tutaj numer jeden to jest jak najlepsza regeneracja. Nie da się w pełni zregenerować, nie sposób. Każdy jest inny, każdy zawodnik ma troszeczkę inne tempo tego powrotu do pełnego stanu homeostazy, ale liczymy na to, że się uda i że ten niezły mecz z Górnikiem mentalnie nam pomoże w tym, żeby zregenerować się jeszcze lepiej. Taki jest terminarz i no my nie mamy na to wpływu. My robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby być przygotowani na niedzielę. Dlatego też mamy odnowę na Stadionie Śląskim, co na pewno jest dla nas plusem. No i co, no na pewno gdzieś emocjonalnie i dużo zdrowia kosztował nas ten mecz, ponieważ no, chcieliśmy go wygrać i był to na pewno wyjątkowy mecz i dla nas, i dla kibiców, i dla wszystkich związanych z tym klubem. No tak jak mówię, no niestety nie udało się, no ale to jest piłka nożna i co, no w niedzielę gramy kolejny mecz i zrobimy tak, żeby go wygrać. Mecz z Górnikiem odcisnął swoje piętno na drużynie. Niebiescy zostawili w czwartek na boisku dużo zdrowia, przez co występy kilku naszych zawodników w spotkaniu z Podbeskidziem stoją pod znakiem zapytania. Do gry może natomiast wrócić nieobecny w derbach Patryk Sikora. No mamy troszeczkę straty, zobaczymy. Ten okres jest bardzo króciutki, więc to na pewno jest niepokojące. No dzisiaj widzimy, że nawet gdzieś tam ktoś z podstawowych zawodników być może nie będzie do dyspozycji na Podbeskidzie, no ale
no nie chcę tutaj ujawniać, wierzę w to, że Patryk Sikora wróci, także tutaj na pewno będzie wzmocnienie, ale możemy się spodziewać, że gdzieś tam ktoś kolejny odpadnie. W niedzielę w Bielsku drużyna Ruchu będzie się mierzyć z efektem nowej miotły. Niezadowalające wyniki sprawiły, że z posadą trenera Podbeskidzia pożegnał się Mirosław Smyła. Górale nieźle rozpoczęli sezon, zdobywając 9 punktów w pierwszych 4 spotkaniach. Później wyglądało to już gorzej. Domowe porażki ze Skrą Częstochowa i Puszczą Niepołomice, a także klęska 0-5 w Rzeszowie sprawiły, że pod Klimczokiem zrobiło się gorąco. Bielszczanie spadli na 7 miejsce w tabeli, ale do drugiego Ruchu tracą tylko 3 oczka. Czarę goryczy przelała jednak wtorkowa przegrana z trzecioligową Lechią Zielona Góra w rozgrywkach Fortuna Pucharu Polski. Władze klubu zdecydowały się zakończyć współpracę z trenerem Mirosławem Smyłą. Do czasu wyboru nowego szkoleniowca drużynę prowadzić będzie dotychczasowy asystent Dariusz Kołodziej, w przeszłości wieloletni zawodnik Podbeskidzia. Dla nas jest to dosyć trudna sytuacja, bo nie wiemy, czy będą grali w tym ustawieniu, w którym, tym systemem, w którym grali, czy coś się zmieni. Także ta nasza analiza przeciwnika jest troszeczkę na ten moment skomplikowana, ale niestety musi być. No, graliśmy z nimi sparring, w którym dobrze zagrali. Powiedziałbym nawet, że bardzo dobrze. Co prawda byliśmy na obozie i te wyniki na obozach są różne, natomiast było widać u nich bardzo dużą jakość. No i te wyniki takie dla nas są, powiedziałbym, że troszeczkę dziwne, jeżeli chodzi o potencjał duży, wynik średni, ale na pewno zespół jest bardzo mocny. Drużyna z Bielska ma ambicje, by walczyć o awans do Ekstraklasy. W składzie górali nie brakuje doświadczonych i jakościowych zawodników. Kamil Biliński, Michał Janota i Tomasz Jodłowiec rozegrali łącznie grubo ponad 600 spotkań w Ekstraklasie. Warto wymienić także reprezentanta Estonii, bramkarza Matwieja Igonena, czy obytych z najwyższą klasą rozgrywkową Maksymiliana Sitka i Juana Romana. Przed nami 22. w historii potyczka Ruchu i Podbeskidzia. Obie drużyny spotkały się po raz pierwszy latem 2003 roku w ówczesnej drugiej lidze. Ruch przegrał wtedy w Bielsku 1-2, a premierowe trafienie w spotkaniach z góralami zanotował dla naszego zespołu Edward Cecot. Bilans spotkań jest niezwykle wyrównany, to 6 zwycięstw Ruchu, 8 remisów i 7 triumfów Podbeskidzia. Co ciekawe, do tej pory niebiescy lepiej niż na cichej radzili sobie z bielszczanami w spotkaniach wyjazdowych, a kolejna wizyta pod Klimczokiem już w niedzielę. O północy z piątku na sobotę zamknęło się letnie okienko transferowe. Jak wyglądało ono przy cichej? Pora na krótkie podsumowanie. Latem w kadrze Ruchu doszło do wielu zmian. Z klubem pożegnało się aż 13 zawodników. W ich miejsce sprowadzono 11 nowych, a także dokoptowano 2 zdolnych juniorów z akademii. Koniec okienka nie zamyka możliwości sprowadzenia kolejnych nowych graczy. Jednak teraz kontraktować można tylko wolnych zawodników. No, nasze działania na tym rynku rozpoczęły się jeszcze, można powiedzieć, kwiecień, maj. To już były takie pierwsze sygnały, które my dawaliśmy ze sztabu, gdzie zawodnicy sami dawali nam sygnały i taka, można powiedzieć, była latem spora rewolucja. Bo także my tu podjęliśmy takie radykalne kroki i ta grupa zawodników, która do nas przyszła, no, gwarantowała nam to, że nam podniosą tą jakość i rzeczywiście myślę, że tak jest. Na dzień dzisiejszy mamy zespół, który oczywiście, żeby się rozwijał, cały czas trzeba korekty i gdzieś tam to okienko zimowe też na pewno pod tym kątem będziemy patrzeć, ale na pewno to już nie jest tak, że trzeba wymienić połowę zespołu, tylko być może 2-3 ogniwa, wtedy, tak jak zawsze to mówimy, gdzieś te najsłabsze ogniwa trzeba wymienić na lepsze. Znaczy, ja jestem realistą i od samego początku byłem realistą i wiedziałem, że pewne rzeczy, bo tu nie ma co ukrywać, że było kilka nazwisk jeszcze gdzieś tam w orbicie naszych zainteresowania, no ale niestety nie byliśmy w stanie przeskoczyć tych barier, przede wszystkim finansowych, i tutaj nie możemy w ogóle mieć jakichkolwiek uwag do siebie, no bo ja też popieram to, że ten budżet musi być skrojony, musi być taki, na jaki cię stać, a nie żeby gdzieś tam wychodzić na wyrost. Dlatego też mówię, no kilka nazwisk odbiliśmy się, można tak powiedzieć, brutalnie od ściany, ale na te nasze możliwości, także to, co zrobiliśmy, jesteśmy zadowoleni, no bo na pewno do końca gdzieś tam walczyliśmy o młodzieżowca, chcieliśmy tutaj jeszcze taką rywalizację na wahadle, żeby mieć zawodnika takiego ofensywnego do przodu na zmianę. No niestety nie udało się, gdzieś tam ktoś tam się nie wywiązał z obietnic w stosunku do nas, ktoś tam zmieniał zdanie do końca i czekaliśmy, no ale też chcieliśmy, żeby to było wzmocnienie konkretne.
Dziewiąta kolejka Fortuna pierwszej ligi rozpoczęła się w piątek. Znamy już pierwsze rozstrzygnięcia. Przed nami jeszcze 7 kolejnych spotkań, w tym wyjazdowa potyczka Ruchu z Podbeskidziem. Zagłębie, z którym niebiescy będą się mierzyć w następnej kolejce, pokonało przed własną publicznością Stal Rzeszów. Drugą porażkę z rzędu zanotowała liderująca dotychczas Wisła, która uległa u siebie Puszczy Niepołomice. Ligowa sobota zacznie się w Niepołomicach, gdzie swoje domowe mecze rozgrywa Sandecja. Pierwszego zwycięstwa w sezonie drużyna z Nowego Sącza poszuka w starciu z Chrobrym Głogów. Poprzedni rywal Ruchu, Brookbet Termalika, podejmie u siebie Chojniczankę, a w Rzeszowie ostatnia w tabeli Resowia będzie gościć Skrę Częstochowa. Bardzo ciekawie zapowiada się niedziela. Najpierw do Bielska wybierze się Ruch, a następnie piąta w tabeli Arka będzie walczyć o pierwsze domowe zwycięstwo w starciu z GKS-em Tychy. W poniedziałek balansująca na granicy strefy spadkowej Odra Opole podejmie GKS Katowice, a trzeci w tabeli ŁKS zagra z Górnikiem Łęczna, który przed tygodniem przełamał serię meczów bez zwycięstwa. Dobry, jak zawsze na koniec konkurs i jademy z tym samym co ostatnio. Napiszcie w komentarzu, w której minucie padnie pierwszy tor we Szpilu z Podbeskidziem. W to trafi dostawo pakiet gryfnych gadżetów. Czas na szpil!